W dzisiejszym odcinku dowiecie się, kto pierwszy u nas przynosi zarazę do domu. Mama, ja, Amelka, a może Kacper. Jakiego rodzaju narzędzi tortur używa nasza mama, żeby nas szybko wyleczyć? Niech was nie zwiedzie ten słodki słoń, on jest najgorszy. Dowiecie się również, dlaczego Amelka mierzy temperaturę w wodzie na herbatę. Czy chorowanie jest nudne? Czy profilaktyka w postaci picia tranu pomaga? Jak najszybciej wylecieć dzieci i nie tylko. Mam nadzieję, że Amelka nie będzie oglądała tego odcinka. No właśnie, chyba mnie już coś bierze. Czuję się chora. Na początku jesieni mama zaczyna swoją walkę z chorowaniem, wzmacniając naszą odporność. Dziewczyny, rozpoczęła się jesień, a to czas infekcji i przeziębień. Nasza rodzina nie da się. Będziecie wszyscy pili napar z czystka, no i przede wszystkim tran. A poza tym macie się dobrze odżywiać, dobrze ubierać i unikać osób chorych. Mamo, a tran może być w takich żelkach? Kochanie, żelki są dla dzieci. Niestety tran średnio działa, bo bardzo szybko ktoś zaczyna być chory i roznosi chorobę na resztę rodziny. No właśnie, kto z nas pierwszy jest chory? Mama. Pracuję w domu, więc mało prawdopodobne, żeby ktoś się zaraził. Ja staram się pilnować i choruję na końcu. Amelka niby pierwsza jest chora, ale... Amelka, źle się czujesz? Proszę, zmierz temperaturę, ja zaraz wrócę. Więc jej chorowanie się nie liczy. Kacper. Od momentu, kiedy poszedł do przedszkola, jest pierwszy. Przynosi z przedszkola wszystkie bakterie i wirusy. Mamo, mam gila! A dlaczego my chorujemy? To wszystko przez pogodę i nieodpowiednie ubrania. Albo ubieram się za lekko i jest nam zimno, albo za ciepło i się pocimy, a potem wiatr robi swoje. Mama stara się czuwać. Cześć, i szybko mamo. Reagować na wszystkie symptomy infekcji. Jak tylko ktoś kichnie... A podczas pandemii wyglądało to w ten sposób. Chociaż Amelka trochę przesadziła z tą maską. No, ale kto wie, może coś w tym było, skoro tylko ja byłam chora na COVID. Pierwszy leczeniu poddawany jest Kacper. Potem Amelka. Ja na końcu. Czy bycie chorym jest nudne? Niektórzy nagrywają swoją rutynę podczas choroby, jednak u mnie by to się nie sprawdziło, bo ten film byłby okropnie nudny i krótki. Dlaczego? Bo po prostu kiedy jestem chora, leżę sobie w łóżku cały dzień i nic nie robię, oprócz przeglądania czegoś na telefonie, a jak mi rozboli głowa, no to śpię i tyle. Czasami tylko oglądam telewizję lub robię jakieś inne rzeczy, ale też nie ruszając się z łóżka. Inaczej było, jak byłam młodsza. Jak byłyśmy młodsze i złapała nas jakaś choroba, mama zawsze nam dawała coś fajnego do zabawy. Wiecie, na poprawę humoru. Dobre samopoczucie leczy najszybciej. Teraz mama tak leczy Kacpra. I Amelkę. Kacperku, zobacz, to jest Piksel. Piesek, labradudle, który pomoże ci wyzdrowieć. Będzie twoim przyjacielem, będzie reagował na twoje komendy, zobacz. Będziesz mógł dawać mu jeść, pić, opiekować się będziesz nim? Będziesz go głaskał i tulił? Będziesz z nim spał? Tak. No to super. Otwieramy? Tak. No to już. To co, Kacper, uczymy go wstawać? Tak. Dobra, to poczekaj. Piksel, wstań. Wstał. Teraz co? Brawo, mi to! Okej. Okay. I co, chcesz, żeby śpiewał? Tak. Dobra. A teraz ja. Okej. Okay. A teraz mu dam pizzę.
Daj mu pizzę. Pizzę mu dałeś? Patrz. Piksel. Leżeć. Patrz jak leży. A teraz mu dam pustaciego. A? Chyba udaje kaczuszkę. No, daj mu jedzenie. Jest to mamy kostkę. A oto narzędzia tortur, które według mamy przyspieszają nasze leczenie. Nebulizator już znacie. Iu, syrop babci. Hanusiu, mam tu wywar twojej babci Grażynki, wyjątkowo leczniczy. Musisz się go napić, a będziesz zdrowa. Ale co tam jest w środku? No, tam są same takie przeciwzapalne substancje, imbir, goździki, miód, no i oczywiście cebula i czosnek. Chodź, kochanie, szybciutko. Łyżeczka. No i jak? Super, zupełnie znośne do picia. I jeszcze jedna. No, no, no. No, no. Lekarstwa w postaci pigułek. Wiecie, że są tacy ludzie, do których na przykład należy Amelka, którzy nie potrafią połknąć zwykłej małej pastylki. Naprawdę. Amelka, stoisz tu od pół godziny, dlaczego jeszcze nie połknęłaś tego lekarstwa? No bo to jest taka duża piguła, a ty wiesz, że ja nie potrafię połykać. Ale jesteś już duża, musisz się nauczyć. Zatkaj nos, nie wiem, weź dużo wody. Nie umiem. Połknęłam. No i to takie straszne było? Nie. No właśnie, pod do łóżka, pod kołdrę. Spray do nosa. No dobrze, zaczynamy od najmłodszego, Kacper. Najpierw ty, Piksel. Piksel, ciebie to nie dotyczy. Amelka, a potem Hania. No, Kacperku, psikamy. To nie jest straszne. Uwaga. I co? Straszne? Wytrzyj. No to pisz. Amelka, dajesz nos. Nie. Mama, mi dasz mi nogę! No bo się ruszasz. Kacper dał radę, a ty się tak zachowujesz. Uspokój się. Dobrze, masz chusteczkę. Hania, proszę do mnie bliżej. Proszę do mnie bliżej. Ale Amelka zrobiła za mnie. Proszę podejść tutaj, nie ma tu dyskusji. Piksel, siad. Piksel, siad. Podejdź, nie. Ania. No nie, no jak z dziećmi. Dobrze. To było najmniej straszne. Teraz... Słodki słonik. A teraz wyciąganie glutów. Tak, dobrze słyszeliście. Wyciąga gile. Proszę. Na szczęście kiedyś nadchodzi ten moment, kiedy choroba odpuszcza i zdrowiejemy. Pierwszy jest Kacper, potem Amelka i ja na końcu. A wtedy to mama zaczyna się źle czuć.